Dobry wieczór Państwu. Wczoraj było uroczyste otwarcie 30. jesieni z bluesem. Co się zmieniło od wczoraj? Od wczoraj zmieniło się to, że łącznie na tej sali wszystkich nas w krawatach było dwóch. A dzisiaj zostałem ja sam. Tylko pan Marek mnie trochę wystawił do wiatru. Dzisiaj jest tort wielokilogramowy. Zaraz nastąpi jego symboliczne ukrojenie. Życzę przede wszystkim wspaniałego odbioru, wspaniałych wrażeń artystycznych, no a później jeszcze coś, niecoś, jeżeli chodzi o ten tort. Uczestniczymy, tak, rzeczywiście w tym święcie bluesa w Białymstoku, od początku. Jestem emocjonalnie związany z tą imprezą, bo zawsze mi to przypomina, przypominam tych ludzi, których znałem. Jedna wielka rodzina. Sam fakt, że my się znamy nieskądinąd, tak, spotykamy się w Suwałkach. O, cześć. Czasami bywa tak, że nawet imion swoich, nie znamy. A od lat spotykamy się na tych samych imprezach i naprawdę po roku nieobecności, czy po pół roku rozmawiamy tak, jakbyśmy się nie widzieli dzień czy dwa. A blues związuje ludzi. Tak. Związuje i są, pojawiają się nowe przyjaźnie, nowe koleżeństwa. Wszyscy się dobrze rozumieją. Urodził mi się wnuk, ale wnuk jestem pewny, że w przyszłym roku jako roczny dzieciak będzie w Suwałkach na festiwalu, na Suwałki Festival Blues. Na 100% jestem pewny, czyli rośnie następne pokolenie wielbicieli bluesa. On już teraz nic innego nie słucha, córka mu już nic innego nie puszcza. Czteromiesięcznemu dzieciakowi jak właśnie muzykę konkretną, czyli bluesa. Grało się świetnie, no szczególnie, że udało nam się zaprosić gości, czyli Janka Gałacha, Bartka Szopińskiego, Ewę, Krzyśka Jaworskiego. I jakoś to zebrać do kupy w krótkim czasie, bez próby, no i myślę, że poszło. W tym roku jedna z rzeczy, która mnie zaskoczyła, to oprawa graficzna festiwalu. Powaliła mnie na kolano, po prostu plakat i film promocyjny, rewelacyjny. Wszystko, no, koszulki, cała grafika, rewelacja. Mojego wieku staram się i zawsze mnie tutaj ciągnie. Rok po roku staram się być i podziwiać, obserwować kolejne płyty do kolekcji, kolejne podpisy. No, tegoroczna edycja rewelacyjna, uważam, że klimat przede wszystkim publiczność świetnie dopisało, artyści również bardzo dobrze dobrani, z każdej właściwej dziedziny rodzaju bluesa możemy coś sobie znaleźć. Mi się wydaje, że każdy sobie coś fajnego znajdzie w tym wszystkim. To jest ciekawe, że ja bluesa w domu dużo nie słucham. Ja słucham bluesa głównie na koncertach. To jest muzyka typowo koncertowa. Gdzieś tam ten Clapton, B.B. King zawsze przebrzmiewa, ale jednak największa pasja to wychodzi na koncercie. A w domu zupełnie innej muzyki słucham, ale no, gitara, może tak. Sam gram, więc ten blues może przez tą gitarę. Albo to gitara przez bluesa, też nie wiem. Dużo bardzo fotografuję na śnie z bluesem. Też całą dokumentację w zasadzie od 2006 roku zbieram. Także zawsze aparat mi towarzyszy, a gdzieś tam w domu staram się jeszcze sobie pograć trochę, będąc zainspirowanym tym wszystkim. Byłam w czasach liceum, początek studiów, natomiast 9 lat miałam przerwy w jesieni z bluesem i dzisiaj czułam się tak, jakbym miała znowu 17 lat.
to jest coś takiego nieuchwytnego. Trochę melancholii, trochę pozytywnej energii, trochę cierpienia, trochę słodyczy. No, po prostu taka muzyka, która chyba wszystkie kolory uczuć zawiera w sobie. Rasowy blues amerykański, więc no, trudno go podrobić, więc ci, którzy wykonują go na co dzień, na pewno są bardziej wiarygodni w tej muzyce. Dzięki tej imprezie i zaduszkom bluesowym Białystok jest miastem bluesa. I to, z tego słynie i z tego jesteśmy dumni. I always tell people, if they pin me down like, what is blues, the only word I could always say is the truth. It's the truth. Whatever way you play it, whether it be rock, soul, country blues, hill country blues, whatever, as long as the truth, people dig it, I think. If you got an ounce of dishonesty and you're playing this music, you need to reevaluate yourself. Because this music is the kind of music that could peel you apart. Yeah. And just expose you and really quick, yeah. Really quick. Yeah. Ten znaczek ma swoją historię. Ja jestem za młody, mam dopiero 40 lat. Znaczek dostałem w schedzie, tak można powiedzieć, od swojego mentora muzycznego, Krzyśka Zawadzkiego z Choroszczy, który to rocznik 64 miał okazję widzieć Skibę dziesiątki razy na żywo. No i swego czasu zaszczepił we mnie właśnie tą miłość do muzyki bluesowej i nie tylko. Jest to, nie wiem, która już moja jesień z bluesem, z kolei nie licząc innych imprez bluesowych i koncertów. W zeszłym roku byłem tu z córką, dzisiaj nie mogła być, bo jest chora. W każdym razie no, staram się kultywować tą miłość do muzyki bluesowej. Muzyka jest dla mnie wszystkim. Od bluesa się zaczęło i oby tak dalej, oby jak najwięcej, oby jak najdłużej. I was born into a musical family, so we were raised in the church, and that's the real core and seed of what I do. It comes from a really deep spiritual background, so I took that and incorporated it with everything else that I was acquiring coming up as a kid, and what you saw tonight is the product of that. They say a man can't have a baby, right? Physically, can't have a baby. But this is my baby right here. And to have put this product out, you know, feels so good to see it be accepted by the whole world. Me and my wife sat and talked about before it came out, man, the world's gonna see our vision. And they're seeing it and they love it, man. And it's beautiful, it's beautiful. Tonight was a great start of the tour and we're so excited. This record, Good for Something, means a whole lot. So it's good for something, man. I'm good for something.
trzeci raz już jesteśmy. Co prawda 30 lat już minęło, ale mam nadzieję, że dla nas to będzie tradycja na kolejne 10 co najmniej lat. Można stworzyć festiwal za naprawdę jakieś nieduże pieniądze, bez wielkich sponsorów, bez wielkich haren. Gdzie jest muzyka naprawdę niesamowita. Gdzie jest właśnie to co wspominał, nie pamiętam, który muzyk, ale gdzie jest wierna publiczność. Gdzie co roku przychodzą praktycznie ci sami ludzie. Jest taka muzyka szczera, wypływająca z serca, z duszy. Taka naprawdę prawdziwa, że jak ludzi słuchasz, nie musisz nikogo udawać, nie musisz być kimś, kim nie jesteś. Po prostu słuchasz bluesa i czujesz się taki naprawdę, jak naoliwiony. Dokładnie. To było widać na przykład na tym, jak grał Eric Gales, tak? On stworzył jedność z instrumentem. To było coś pięknego, bo tak, zgadza się. Każda jego nutka wytworzona na gitarze, to było tak, jakby on wypowiadał słowo. Tak jak poeta wypowiada 1000 słów, tak on grając te 1000 nut na gitarze, on wypowiadał 10 tysięcy słów. No to było coś mega, naprawdę. How do you pronounce this town, the name? Białystok. 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 No, Białystok. 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 We're in Białystok. The white hill, white slope. I still said it wrong. Białystok. Białystok. Stok. Białystok. Białystok. Yeah, man, up top. Stupid Americans. Hey. Autumn Blues Festival.